Szybko, chodźcie na jazdę, nie mamy czasu. Tak? Okej, okay. Siodłajcie koniec, dostaniesz, Ala dostanie diamenta, a ty dostaniesz Fizgala. Fajnie. Okej, okay, no to idźcie siodłać. Okej, okay, jesteśmy. Dobra, dziewczyny, to wsiadamy. Dobra, dziewczyny, z tempem. No ej! A, już idę. No jedź. Okej, okay, kusem. Przepraszam, dziewczyny, dzwoni mi telefon, muszę iść. Dobrze. Dobra, chyba możemy kusować, nie? No pewnie, albo i nawet galopować. Chodź, lepiej pokusujemy. Ej, Kasia, co... Kapomoc! Kasia! Kasia! No, pięknie. Teraz to na pewno Edward będzie zadowolony. Poczekaj tu, koniku. Muszę iść do Edwarda. Edward! Edward! Co się znowu stało? Posłuchaj, Kasi, uciekł koń. Kto uciekł koń? No, Kasia, koń jej zaczął... No, oszalał jej koń i ona... Razem z tym koniem... Nie mogę teraz na takie opowieści, no. Nie mam czasu! Edward! Przestań! Jedź! Wsiadaj na konia i jedź, no. Jadę jej poszukać w lesie, ale naprawdę. Edward jest tak mało wiarygodny, bo nie umie znaleźć sówno. Na pomoc! No nie, muszę pojechać. Ona chyba tam gdzieś poszła. Nie, no tu jej nie ma, nie znajdę jej. Muszę się wrócić. Chyba muszę wrócić, ale którędy? Tędy? Czy tędy? Nie, tędy przyjechałam, tędy muszę iść. Czemu ona zawsze musi wyjść w jakieś tarapaty? Kurczę. O, doszłam nareszcie. Edward! Edward! Przepraszam, przewróciłam się. Czego chcesz? Naprawdę pojechałam. Naprawdę Kasia zginęła tam. Słuchaj, ja już mam dosyć tych twoich opowieści. Ale jakich moich opowieści? Dobra, idziemy na jazdę. Może Kasia sobie pojechała w teren. Nie, nie pojechała w teren. Wiesz co, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą jazdę. Do widzenia. Ale weź... O Boże, muszę sam rozciągnąć konia. Okej, idę odnieść. Czemu on mi nie wierzy? Co ja mam teraz zrobić? Przecież sama nie pojadę. Byłam tam i nie znalazłam. Biedna Kasia. Pewnie teraz boi się w lesie. Ten głupi Edward nie może mi uwierzyć. No dobra. Drugi dzień. Ala. Tak? Mam dla ciebie niespodziankę. Tak? Dzień dobry. Cześć. Jestem Agata. A ja Ala. Miło mi cię poznać. No fajnie. No i słuchaj, i ja tu teraz będę z wami jeździć. Tak? Naprawdę? Edward, to gada. No tak, to prawda, nie cieszysz się? Strasznie. No dobra, to może... poczekaj chwileczkę. Wróciła już Kasia? Nie, właśnie dlatego ci wczoraj mówiłam, no. Agata? Tak? Umiesz jeździć konno. Oczywiście, jeżdżę już parę lat. Chwali pięta. Cicho bądź. Pojedziesz poszukać Kasi. Ala, przestań. Ty na pewno nie pojedziesz. Dobrze. Agata pojedzie. Mhm. Agata, jedziesz? Oczywiście. Musisz znaleźć taką dziewczynkę. Głupia. Przestań. Dobrze. Dostajnij. Zostaniesz naszego najlepszego konia. Oczywiście, zgadzam się na to. Podejmuję wyzwanie. Zgadzam się na to. Podejmuję wyzwanie. Przestań, idź stąd! Przepraszam cię, Agata, ale ona jest tak głupia. Okay, sam jesteś konia. Głupi. Tak? To jest nasz najlepszy koń. Najlepszy koń.
Przestań powtarzać! No dobrze. Ala! Ala. No fajny ten koń, jak się nazywa? Nazywa się Nubia. Piękny. Piękny, piękny. Tak, pinta. Pinta, pinta. Aha. No to już jadę. Aha, jest... O, tam są chyba siodła, prawda? Tak, weź sobie. Nie, 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 to nie są siodła. To są ogłowia, wiesz? Wiesz co? To ja ci nie lubię. Naprawdę? Przestań, bo się śpieszę. Czuję się urażona. Naprawdę się śpieszę. Przestań. A czy ja ci zagradzam przejście? Wiesz, a możesz mi potrzymać siodło? Proszę. Przestań. To jest bardzo ładne siodło i drogie. Boże kochany. Idę po swojego konia. Dziwna jesteś. Przestań. Przestań. Wiesz, on ci mówi, że to najlepszy, a tak naprawdę to nasz najgorszy koń. Wiesz co? Najlepszy jest Hidgalo. Hidgalo. Wiesz co? Koni Pinto to moje życie. Taki tani tekst z serialu M jak miłość albo Barwy szczęścia. Wiesz co? Edward, powiedz jej coś! Lala. Nie przejmuj się nią. Lepiej siodła i Nubia. Okej, teraz tylko pójdę po głowę. Witam. Witam cię. Mamo, biorę tylko ogłowie. A bo świetnie się nazywałaś? Ja? A błata nie zdara? Przestań. A widzisz, jednak cię to śmieszy. Sama jest nie stara. Boże, to się nie spotkała. Żałosna jesteś. Plecy zaczęły w kosza. Nie no. Musiałeś dodać Nubię. Wiesz co? Tak. Nubia, mam jej dosyć. Co? Nubia, mam jej dosyć? Biedna Nubia, musisz się męczyć z tą wariatką. Przestań. Która ryczy, a ma chyba 16 lat, co? 17. Co? Jeszcze ci pokażę. Ale ładnie siodła konika. No ładnie, wiesz? O wiele ładniej od ciebie. Zobaczymy, jak ty będziesz siodłać. Widzisz, koń cię nie lubi. Wiesz co? Koni tak robią z przyjemności. Z przyjemności. No, żebyś wiedziała, z przyjemności. Z przyjemności. To miły przyjaciół. A teraz jadę! To miły przyjaciół, żebyś wiedziała, że ona pojechała w prawo. Nie Ala, nie gadaj. Ona musi się rzeczywiście bardzo, bardzo skupić. Tak, skupiać się! No dobra, Agata, już jedź. Aha.